Jednání k Turovu zatím skončila. Bohužel. Je to pro nás, kteří žijeme na společné hranici, veliké zklamání. Naše země spolu sousedí a musí být schopny se spolu domluvit. Proto vás vyzývám, vraťte se zpátky k jednacímu stolu. Ušli jsme dlouhý kus cesty a byla by škoda teď všechno zahodit. Vraťte se zpátky k jednacímu stolu. Jestem jednym z wielu samorządowców ze strony czeskiej i polskiej, którzy zwracają się do rządów Polski, Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, aby wrócił do stołu rozmów i kontynuował rozmowy w sprawie Turowa. Łatwo jest budować mury. Zdecydowanie trudniej jest wybudować most. A mostem może być wspólne porozumienie. Apelujemy o powrót do rozmów. Dohodą ochránimy oprávněné zájmy obywateli Brzeskiego kraje. Wraćcie się zpátky k jednacímu stolu. Chcemy mieć pewność zatrudnienia, dostaw ciepła i wody. Wzajemny szacunek i porozumienie to właśnie na tym nam zależy. Wróćmy do stołu negocjacyjnego. Nechceme, aby se voda na Hrádecku i nadále ztrácela. Myslete také na lidi. Vraťte se k jednacímu stolu. Bez emocí i upředzeň. Vracajte do stołu negocjacyjnego. Bezmála 30 000 obyvatel Frýdlantského výběžku čeká na konkrétní výsledky. Vraťte se prosím zpátky k jednacímu stolu. Žijeme kousek od dolu. Nechceme, aby se zhoršila kvalita života, prašnost a hluk. Prosím, vraťte se k jednacímu stolu. Polsko-české relacje opierały się na dialogu, szacunku, zrozumieniu wzajemnych racji. W tym duchu rozmawialiśmy w ostatnich miesiącach. Do porozumienia w sprawie kopalni Turów powinniśmy iść drogą dialogu, mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców. Wierzę, że takie porozumienie jest osiągalne, dlatego wróćcie do negocjacji. Czekają na to mieszkańcy po obu stronach granicy.